myślę, że dobre spotkanie, jeżeli chodzi o trening, tak? No bo wiadomo, że jesteśmy na obozie, gdzie ta intensywność jest wysoka. Jestem dopiero chwilę z chłopakami, dlatego każdy sparring dla mnie jest na pewno pożyteczny, żeby poznać chłopaków, jak grają. Jakbyś miał podsumować te swoje pierwsze wrażenia po pobycie, tych kilkudniowym pobycie w Kielcach, jakbyś miał ocenić zespół, ocenić drużynę, dobrze się już zaklimatyzowałeś? Aklimatyzacja myślę bardzo dobra, a na oceny przyjdzie czas, jeszcze daleko do ligi. Znaczy może i krótko i daleko, mamy w nogach, chłopaki mają na razie dość dużo treningów, trochę muszę nadrobić i będzie dobrze. Rozmawialiśmy przed chwilą z trenerem Gino Lettierim, mówił, że potrzebujesz tak naprawdę 6 tygodni intensywnej pracy, aby być gotowym do ligi. Jak ty oceniasz to? Czy te 6 tygodni to jest taka realna ocena, czy czujesz się już w miarę gotowy, aby już tak równie trenować? Nie, myślę, że trener ma rację i potrzeba czasu, cierpliwości, dużo pracy i będzie dobrze. W dzisiejszym meczu grałeś na 9, tam też widzicie trener Lettieri w Koronie, rozmawiałeś z nim na ten temat? Myślę, że będę mógł grać na wielu pozycjach, tak jak w poprzednich klubach, dlatego zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. To może jeszcze spytamy o kulisy transferu. Jak to się stało, że trafiłeś do Korony Kielce? To była inicjatywa trenera Lettieriego, prezesa Zająca, czy może twojego menadżera? Wszystkich. A to prawda, rok temu już Korona Kielce zabiegała o siebie, wówczas zdecydowałeś się na Pogoń Szczecin. Mhm. Temat nie upadł przez cały rok, nawet jak miałeś problemy z urazami. Jak już jakby podjąłem decyzję, że idę do Pogoni Szczecin, jakby nie zastanawiałem się ani nie myślałem o niczym innym, no bo to byłoby nieprofesjonalne i jakby skupiałem się na grze. Miałeś tu jakichś znajomych wcześniej, których się pytałeś, sondowałeś temat przed przeprowadzką do Kielc, czy nie pytałeś nikogo o to? Nie. Oktawian, grałeś w pierwszej połowie jako ten wysunięty napastnik. Wolisz się tam, czy bardziej na prawym skrzydle? Nie, dla mnie bez różnicy chyba, bo długo grałem jako junior w Lechii na 10 albo na 9 właśnie. No i zobaczymy, ale myślę, że moja nominalna pozycja to było boki pomocy albo właśnie na wahadle. Rozmawiałeś z trenerem już, jak wygląda twoja sytuacja pod kątem nowego sezonu? Zostaniesz w Koronie, czy bardziej jakieś wypożyczenie? Nie, na ten moment zostaję, więc zobaczymy, jak to się potoczy. Można wyciągnąć jakieś wnioski po tym dzisiejszym sparingu, czy to całkowicie nie miało zdania? No na pewno tak. No, niby sparing mecz towarzyski, ale każdy chce wygrać. Niestety przegraliśmy. Widać było różnicę, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, tak? Bo graliśmy młodym składem w pierwszej połowie, a Hiszpanie to są już dorosły zespół, tak? Operowali lepiej piłką. Myślę, że w pierwszej połowie nie było tyle sytuacji, ani my nie mieliśmy, ani oni, tylko ta jedna bramka. A w drugiej połowie, po naszym przejęciu, rzut karny dla nas i bramka na 1-1. Tak? Na 1-1. Tak. I też była okazja, jak wrzuciłem do Jukicia, mógł strzelić, by było 2-2. No ale niestety, przegraliśmy i trzeba wyciągnąć wnioski z tego, bo nie wyglądało to za dobrze. Jak czujesz się na tym obozie ogólnie podczas tego okresu przygotowawczego? Trener Lettieri jest znany z takich twardych przygotowań, teraz jest podobnie? Jest podobnie, ale mamy, patrząc na inny okres przygotowawczy, na pewno więcej trenujemy z piłką. Jest też radość, myślę, że tu nikt nie narzeka i każdy pracuje i walczy o miejsce w składzie. Byłeś jednym z najaktywniejszych zawodników Korony dzisiaj na boisku. Myślisz, że zgłosiłeś taki akces do gry też z tymi zawodnikami, którzy są gdzieś tam bliżej pierwszego składu na mecze Ekstraklasy? No, patrząc na tamten sezon, to wiadomo, zagrałem te 5 meczy pod koniec sezonu. Wiadomo, jakoś sportowa złość była, ale pracowałem w rezerwach, dawałem się wszystko również. Awansowaliśmy do tej trzeciej ligi. I myślę, że czym więcej będę dostawał szans, tym czym większe będę miał zaufanie, tym to będzie to lepiej wyglądało, tak? Bo nie ukrywam, że stać mnie na więcej niż pokazałem to w ostatnich meczach w Koronie. Na pewno w pierwszej połowie zbyt dużo sytuacji z jednej i z drugiej strony nie było. Straciliśmy w końcówce tą bramkę, ale myślę, że Hiszpanie i my też nie stworzymy sobie sytuacji, więc mało sytuacji w pierwszej połowie było.
Druga połowa wyglądała natomiast tak, że Hiszpanie wymienili całą jedenastkę, ale tej różnicy nie było widać na samym początku. Do 70 minuty dość wyrównane spotkanie, nie wiem, czy się z tym zgadzasz. No tak, my zmieniliśmy trzech zawodników, wnieśli dużo świeżości, dużo jakości. Wyglądało to na początku drugiej połowy dobrze. Myślę, że tam stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, wyrównaliśmy na 1-1 i mieliśmy sytuację też na 2-1. No niestety nie udało nam się strzelić, no i później niestety straciliśmy te dwie bramki. Skończyło się wynikiem 3-1. Z tego, co mi wiadomo, trener Lettieri chciałby zatrzymać Cię w zespole na nowy sezon. Ty się cieszysz, jeśli doszłoby do takiej decyzji, czy jednak martwisz się tym, że o grę będzie ciężko? Wiadomo, że o grę nigdy nie jest łatwo, tak? Ja staram się robić na treningu jak najwięcej, pokazywać się z jak najlepszej strony i zobaczymy, co się okaże dalej. Dużo Ci dało to, że zagrałeś w końcówce ubiegłego sezonu i złapałeś trochę minut w Ekstraklasie? No na pewno fajne, przecież wiadomo, jestem wychowankiem, więc dla mnie to fajne chwile, że mogłem spędzić i zagrać w meczu Ekstraklasy i liczę na pewno na więcej, tak? Ciężko trenuję i chcę przekonać trenera, że zasługuję na szansę. Jest sporo młodych zawodników na tym obozie, ty już nie jesteś pierwszy raz. Wprowadzałeś jakoś tych najmłodszych kolegów w realia pracy Ugina Lettieriego? Nie, myślę, że nie ma takiej potrzeby. Przyzwyczajam się z treningu na trening. Wiedzą, co trener oczekuje i myślę, że dają radę.